Zaczynam grać, zawsze leję. Kurde, aż boję się włączać tutaj tryb normalny. Tak, co my tutaj mamy? Wychodzę na prostą. W końcu. To jest niesamowite. Dobra, znowu spada w dół. Wszystko. Szczepieniowa na drzewie, że co? Nie są w stanie dotrzeć do stacji. Czyli to niżej powinnam być. A tak? Może teraz będzie lepiej. Tak, wezwano technika. Dobra. Tutaj trochę przyciszę to. Dla mnie to jest za późno wszystko. Enzo, gdzie ty chodzisz? Dobra, jasność nadeszła. Nie pada, niesamowite. Ciekawe, czy tutaj ludzie będą chodzić. Chyba będą. Dobra, tylko ja muszę sobie tutaj szybko koszę powsadzać, żeby mi tu nie śmieciły dziady jedne pierońskie. O Jezu. Jestem niedobra. Chociaż pracownicy chyba nie śmiecą. Ale to tam też powstawiam, niech będzie. Nie, może za rzadko robię te kosa? Nie wiem. Tyle człowiek w to gra i dalej nic nie wie. Dobra, 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 dobra. Co pracownicy muszą czekać w kolejce, aby skorzystać z tego obiegu, który jak... Dobra, póki są pieniądze, daj im to skopiuję i im jeszcze tutaj może gdzieś wsadzę, gdzie ja im to... Dobra, tutaj im powsadzimy. Dobra, niech mają dwa, tylko tak teraz to muszę szybko machnąć. Dobra, strefy robocze, wsadzę to wszystkiego jak zawsze. Jezu, ja tylko wszystko. A nie tak jak powinno być. Nigdy nie ogarnę tych stref. Nigdy. Dobrze, i tak co ja tutaj... Mam, tutaj też powinnam dać jakieś obiekty. Były obiekty dla personelu. Może ja bym dała tutaj... Jak ja wam przeważnie daję? Aha, te. Budynek dozorcy duży, dozorcy mały. Duży, mały, duży, mały. Może duży im dam? Duży im zrobimy. Niech mają. Co tutaj jeszcze powinnam dać? Centrum handlowe, nie? Centrum badawcze, może centrum badawcze im jeszcze wsadzę. Żeby tutaj mieli. Kwarantanna, mała, pomieszczenie socjalne. Jednak dozorcy, dobra, czyli jeszcze pomieszczenie socjalne byśmy dali, duże, małe. Dobra, mamy pieniądze, to walnę im dłużej. Zmieści mi się, czy się nie zmieści? Mi się nie zmieści. Może z, ewentualnie może z tej strony? Kurde, ale lipa. Przesadziłam z tym, ja chyba im dam to małe. Co to jest? Dozorcy. Ja to usunę i dam... jednak dozorcy małe. Dobra, może z tej strony bliżej tu. I teraz byśmy dali pomieszczenie socjalne, może jednak też małe, bo to mi się tu nie zmieści. I będzie tu brzydko wyglądać, tylko...
Dobra, ale i tak ja to muszę jeszcze raz dać. Gdzie? Gdzie? Strefy robocze i daję do wszystkiego. Wszystko do wszystkiego, okej. Okay. Dobra. Jakiś wybieg by wypadało zrobić. A może ja sobie to poprzeozdabiam jeszcze? Czemu regulator wody? Dobra, wezmę technika i uzdatnianie wody też wezmiemy technika. Ciekawe, czy ja mam wystarczająco dużo tych techników. Nie wiem. Nie, nie mam zielonego pojęcia. Co tutaj mamy? Adoptuj gatunki do wybiegów. Adoptujmy się w odpowiednim miejscu. Różne gatunki z wybiegów. Zrobione. Cześć Marcepanowa. Dzisiaj planetzo. Proszę to, że coś zrobiłam bez was. Tylko tak, ja sobie myślę. No, tak, zrobimy sobie coś i patrz, widzisz ile mam kasiury? Widzisz ile mam kasiury? Pewnie się zastanowisz, jak to się stało. A stało się, udało się. No, w zasadzie to nic takiego nie robiłam. Pewnie podniosłam ceny. Nie, zaczekaj, nie, ja obniżyłam ceny dzisiaj rano, wcześniej. Wiesz co? Rano posprzedawałam mnóstwo lwów, strasznie dużo lwów posprzedawałam i obniżyłam w ogóle ceny wejściówek, więc chyba po prostu więcej ludzi zaczęło tutaj przychodzić. Ja w ogóle myślałam, że jak wywalę ceny w kosmos... Cześć, cześć kierownikom. Jak myślałam, że jak wywalę ceny w kosmos za wejście i nie będą krzyczeć, to wtedy będzie lepiej, a tu chyba jednak nie. A to jednak chyba musiałam to obniżyć. I zmieniłam godziny. Też, bo wkurzało mnie to, że było tak ciemno. No, także tak zrobię. A podoba ci się w ogóle nowy wybieg? Widziałaś na YouTubie, podoba ci się? Tylko ja tutaj muszę te rzeczy edukacyjne, ale zrobiłam sobie te koale, co tak właśnie miałam robić, tylko że nie mam dziewczynki. No, nie mam dziewczynki koalki i muszę na nią polować. Zaczekaj, może już będzie, bo koale to strasznie ciężko tutaj dostać. No i sami panowie są. Ale ja nie wiem, czy ja sobie na zapas jakiegoś nie kupię. Nie wiem, nie ma dziewczynek. No ja wiem, tylko że nie ma dziewczyn. Nie ma, po prostu nie ma. Dobra, ja sobie chyba... Ile one tam żyją? 15 lat, tak? 15. Ja sobie adoptuję już tak na wszelki wypadek. Niech sobie siedzi, żeby nam ten nie padły, ten jedyny, co tu jest. One żyją 15 lat, a ten młody to ja nie wiem, ile on ma. Dobra, ja tutaj dam światełka, ale one tak słabo świecą. Która jest godzina? Jest 20. Jestem ciekawa, jak te lampki świecą. Czy one bardziej świecą, czy tylko tak byle jak świecą? Bo jak tak byle jak, to jak ja sobie chyba je usunę i dam inne. Ale fajnie, bo tu ludziki już sobie chodzą, tylko ja tu bym w kosze wsadziła. Kurde, ale pięknie zarabiam jak nigdy. Dobra, ja bym chciała, co ja bym chciała? Kosze bym chciała, jakieś ładniejsze. Takie, żeby mi się tu wpasowały. Nie będę tutaj wsadzać tych, wiesz, jakich. Simka. Dobra, ale gdzie tu były kosze? Jezu, chwilę nie brałam, ja już nie pamiętam. Architektur. Jezu, dzisiaj kamera i będę głupio minę znowu robić. Będziecie mieli bekę, ale trudno. Tak, bo ja zapominam, że ta kamera jest. Enzo, gdzie ty łazisz? Przestań! Ty z bólu jeden robisz? Nie wolno. Zaraz pójdziesz na parapet. Chcesz na parapet iść? Tak? Na parapet ktoś chce iść? Nie pójdziesz. Nie. No. Dobra, jest jasność nastała, czyli te lampki są do bani. Pokaż pieska. Chodź tu z boju. A to Enzo robi furorę. Furorę. Widzisz go w ogóle, bo ja nie wiem, czy go widzisz. Nie mam podglądu. Ja nigdy nie mam podglądu. Zaczekajcie, ja zrobię podgląd. A, widać moją małą kruszynkę. No. Tylko on to wydaje się taki słodki, on wcale słodki nie jest. Nie? Nie jest słodki. Bo mnie gryziesz, tak? No. Hej! Co mi wołasz? Nie całujemy się, nie będziemy się całować na widok. No. Dobrze, także. O, jest. On to tylko taki słodki jest.
Zaczekaj, mi słuchałam kierowca. Zaczekajcie. Zawinąłeś się o kabel, chłopie. Dobra, zmykaj na łóżko. O, dobra. On to się tylko wydaje taki słodki, on wcale taki słodki nie jest. On tylko wygląda na takiego, wiecie, że nie gryzie, nie szczeka. To jest zbój. To jest taki zbój, jak ma ich mało. Boże, no spisujcie. Zawsze jak tutaj jestem, powinno spisać. Co się dzieje? Gdzie są te lwy? Zbuje. Ty idziesz sobie sio. Bo ty mi będziesz wstępne robić. Ja co? Będę sprzedawał? Co ja będę z nim robić? Nie wiem. Dobra, ja sobie go zachowam na czarną godzinę. Ale przecież już nie ma więcej lwów. Czy są jeszcze lwy? Sące. Ale skubańce, skąd was się tyle nabrało? Dobra, wsobne, to ty idziesz sobie na raz stąd. Idź. Buduj coś. Tak. Dobra. Tylko co? W ogóle tutaj sobie zrobiłam taką ścieżkę kolejną. Nie, z głównej. Nie fukaj na mnie. Fukaczko. Już nie będę źle o tobie mówić. No, ale co budujemy? Bo mamy tutaj dużo, dużo miejsca, bo zrobiłam, przez to, że ludziki nam tutaj nie chciały chodzić, to zrobiłam tutaj kolejną ścieżkę, taką węższą. Tutaj zaraz przy wyjściu. To możemy w zasadzie sobie gdzie? Albo tu, gdzie wolicie. Możemy tu w sumie sobie budować. Chyba, że tu sobie walimy jakieś sklepiki później. To może tu. No, wybieg, bo ja nie umiem nic innego tu budować. Tylko dla jakich zwierząt? Bo ja nie wiem, jakie zwierzątka. Na pewno nie te. Żadne wodne, żadne takie, bo ja sami po pingwinach widzieliście, ja nie umiem. Udomowione. Co one tutaj mają fajnego? Pandy. Ale, aha, tamte pandy. Możemy tamte pandy. Ta panda wielka, nie? Jeszcze została i co to tą jest w ogóle? Nikt nie może chodzić na wybieg, bla, bla, bla. Żyją bardzo długo, to fajnie. Narażone. Dobra, ciekawe, czy w ogóle coś będzie. I co, samce do 10, samce do... No to mogło być fajne. Dobra, to już lecimy do handlu zwierzętami. I... Samiczka jest! Stop. Byle jaka, trudno, ale biorę ją. Już będziemy budować. Już ja sobie ją tutaj tylko dam. Niech mi ją tylko przyprowadzą. Ja, będzie samiczka. Dobra, to ja na razie ten koszt skopiuję, ja sobie to później podmienię. Czekajcie. Żeby mi tutaj tylko nie śmiecili, bo to szuję z tych ludzi. Jezu, jak ja brzydko mówię. Ty, Marcyśka, wiesz, jak ja brzydko mówię. A w ogóle powinnaś być ze mnie dumna, że ja tak ładnie się wypowiadam. One są śmieszne, jak zbudujesz wybieg, zobaczymy, co będą robić. Dobra. To już, tylko zobaczę sobie... Jezu, kurzej mi te wózy. Dobra. Klej, zguliłabym je na łysu znowu, ale... No. O, tak. Dobra. Gdzie tu jest? Panda wielka. Są pandę wielką. Ciekawe, czy tu w ogóle coś jest. Aha, tutaj, dobra. Jezu, już myślałam, że nic nie ma. Panda wielka. A, patrz. 10 koła, to co ty to masz takiego, że... Aha. Ile ja mam listów? Ja mam 22 tysiące listów. Skąd to się wzięło? Patrz, opłaca się o 6 rano wstawać. Co ty tak nawyzywane? Dlatego! O Boże, tyle kawy. O Boże, dobra. Okej, tak. Nie wiem, którą sobie wziąć. Tą chyba wezmę. No już, już jestem spokojna. Nie odzywam się.
jeszcze chyba o to chodzi. Wysiedzać. A co w ogóle takie brzydkie jest? Wiecie co, ja sobie to tylko skopiuję i już będziemy, bo ja chcę tutaj, o, tak żeby się to obniżało ładnie. Czekajcie, czekajcie. Pokaż jeszcze te koale. Które? Które chcesz koale? To co ma... Aha, koale. Jezu, ale jestem durna. Dobra. Zaczekaj, bo tu jest tak zalesione, to już sobie ją znajdziemy. Aha, bo to teraz ten wybieg to tak od... Nie mogę jakoś inaczej zaznaczyć ten wybieg? Tak, dobra. Tak, Jack. Jack. Gdzie ty... O, wspinasz się, Jack. O. Proszę. Taka ładna, taka ładna. Ja ci zdjęcie zrobię. Jesteś taka... Taki ładny, nie? To Jack. Dobra, 12. No. Gdzie na Instagrama? O Boziu. Będzie na Instagrama, tak? Dodamy sobie koalkę, będzie ładnie. Jeszcze. Dobra. Fajne są te koale. Ciekawe, czy będą, wiecie, się rozmnożyć tu nam. Okej, okay, dobra, dobra. Wiecie co, tylko jeszcze bym wstawiła tutaj jeszcze do... Czemu ja już mam co... Dobra. Ja sobie tylko to jeszcze wstawię, żeby nasi goście się edukowali i wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Sobie budowałam sobie rano i pozapominałam o najważniejszych rzeczach. Czekajcie. Sobie tu jeszcze sobie. I jeszcze tu. Niech się uczą o naszych pięknych koalach. Tych drzew tutaj nawaliłam tyle, że daj ta spokój. Dobra, a jeszcze te skarboneczki. Gdzie to są skarbonki? Tutaj są skarbonki. Tylko tak, ja bym sobie, dobra, ja sobie ją skopiuję, ja jej sobie kolor zmienię. Tak, bo można na zielony, bym bardziej tutaj pasowała. Taka zielona. O, zastosuj. Ja sobie ją tylko przeniosę. I będzie ładnie. Będzie pasować. Pasuje się nam tutaj, wiecie. O, tu i tu. A może jeszcze tu? Dobra. Nie, w sumie to podoba mi się nawet, jak to wyszło. Tylko jestem ciekawa, czy te koale na mnie będą tutaj uciekać, jak ja tutaj takie rzeczy postawiłam. Bo wiecie, tu jest bariera normalnie i do bariery sobie przyczepiłam te takie dodatki. Nie wiem, czy się nie będą uciekać. Dobra. Co tu się dzieje? Zwierzęta ze sobą walczą. Dobra, ja już to przystopuję i już będziemy... No, tylko się kogoś pozbędę stąd. Stosowanie antykoncepcji. Ja tobie antykoncepcję dawałam? A może? Może i dawałam. Dobra, tylko sobie jeszcze porównanie zrobię. Rozmnożenie wstępne i ja już się tego pozbędę i już lecimy. Do naszych pand. Czyli tak, pandy lecą tutaj, blisko koal będą, ale z tej strony. Dobra, bo wkurzają mnie jeszcze powiadomienia. Okej. Okay. Lecimy do handlu zwierzynami. Dziękuję, to bym już powiedziała o twoim. I wzięłam jakąś pandę? Wzięłam, już mamy już dwie pandki. O, starusia kapucynka, bo ja, aha, bo ja dzisiaj to, ja sobie zbierałam z innego zwierzątka. Dobra. I co one potrzebują tutaj? Tak, 900 metrów, to. Powyżej 4 metrów. I zabezpieczenie przed wspinaczką. Bariery. Dobra, i tak. I myślę sobie, że damy sobie chyba lustro weneckie. No, żeby nam tutaj ludzie sobie oglądali ładnie. I już mi przeszły te kwadraciaki. Znowu lubię te falowane takie falowane robić. Tak. Tak, zacznę sobie może od tej strony. I tak, nie wiem, kurczę, może na całą długość bym poleciała.
Nie wiem, jakiej wielkości zrobić. Dobra, długość sobie tak zrobimy. Kurde, nie wiem, jak duże to zrobić. Żeby też nie było za wielkie. Dobra, zobaczmy. Najwyżej się podniejsza wszystko. Dobrze, dobrze. Nic nowego. Sobie. Nie, nic nowego. Co widzicie? O marcyśki pewnie też pracowicie. U każdego. Ale tutaj im pofaluje ten wybieg. Ale tak, ja sobie w ogóle chciałabym zrobić takie coś. Żeby nie już takie podwyższenia, wiecie, jak ja tam przeważnie robiłam, tylko żeby ziemię sobie tak podwyższyć jest, ale bez sensu. Nie, nie umiem się dzisiaj wypowiedzieć. To sobie zmniejszę i teraz polecimy po prostej. Tak, tylko właśnie ja jeszcze tego nie robiłam. Nigdy. I właśnie nie wiem, czy mi to wyjdzie. Nie mam zielonego pojęcia, ale spróbujemy, może coś z tego będzie. Takie, wiecie, inne to podwyższenie takie. Zaczekajcie. I tutaj bym poleciała tak, kurde, ale ja nie wiem, czy ja to umiem zrobić. Dobra, lecimy teren. Tu. I może ja sobie wezmę to najpierw. Na plus. Ja nie wiem, czy to wyjdzie. Może dalej gdzieś? Nie robiłam tak jeszcze raczej chyba. Nie, nie. A jak robiłam, to mi nie wyszło. Widziałaś? No ja też widziałam, ale nie wiem. Jestem ciekawa, czy ta ścieżka po prostu tutaj wejdzie. Zaczekaj, najpierw sobie tutaj weźmiemy. Jeszcze wygładzimy. Ja nie wiem, jak oni to robią, także ten... Ale dobra, to miało być chyba na 4 metry. Bodajże, to ja sobie od razu to pod... Jezu, po co ja to tak robię? Tak? I na 4 metry. Żeby wiedzieć... Tak? Tam były 4 metry? Czy ja nie przesadzam? A, 4 metry, dobra. Dobra, 4,39. I tak, czyli to byśmy musieli sobie machnąć też tak wysoko. Nie wiem, co to z tego będzie. nie mam zielonego pojęcia. Padałoby pooglądać u innych. No, zobaczymy. No to raczej przesadziłam. To powiedziałam, że nie obniżali teren, tylko podwyższali tam, gdzie ścieżka. No właśnie, tak. Kurczę, ja bym chciała coś takiego. Zobaczmy. Trasy. I tak, my mamy żwirkową. Nie wiem, czy szerszą robić. No ale kiedyś się nauczę, nie? I tak, połączenie skrzyżowe, nie, to nie, blokada wzdłuż barier potrzebna. Nie wiem, poznaczam to wszystko. To nie to. Co? I znowu teren. No ale sobie wymyśliłam, po co mi to było? Na co mi to było? Sama sobie życie utrudniam.
Dobra, ja to może usunę na razie. I jeszcze raz teren. To jest lokata, coś prześwietlenie ukryte bariery, to nie. Coś takiego, tak? A później by się to ozdobiło kamieniami. Tak, na łatwiznę. I teraz tak, do fundamentu. Później się to ładniej zrobi, tak. No na pewno, chyba że tutaj może czymś innym dłuto. Nie. Nie, coś takiego. I wielkość, to się później ładnie wyrzeźbi. Tak, taki jest plan. I się kamieniami pozdawia. Zobaczymy, czy to się uda. Może nie będzie tragedii. W ogóle przejściówka mi jeszcze nie przyszła, Martynka. Będę rozpaczać. Dobra. I zejście byłoby tu. Tak, tak sobie wymyśliłam. Tak będzie. A, bo tu tak... Dobra. Zobaczmy. Wykładzanie. Dobra, później się to powygładza, tak myślę, taką mam nadzieję, że to będzie w miarę ładnie wyglądać, jak się później powygładza wszystko. Ale co, może ja bym tą ścieżkę jeszcze usunęła? Co mi się nie podoba, to już pewne jest. Co o nie? Co? A, że ten, przejściówka. No trudno, no. Ale przybliżam sobie router do laptopa. To może nie będzie problemu. Zobaczymy, no mam przy laptopie router. Zobaczymy. O, to wygładzimy, bo to mi się nie podoba, jak to tutaj nam przychodziło. O. I tutaj tak samo. No, chciałabym, ale jakby potrzebna mi jest przejściówka. Mój laptop nie ma wejścia, wiesz? Pod kabel Ethernet. No, tak się. Niestety. Muszę czekać, aż mi przejściówka przyjdzie. Kurde, można byłoby to jeszcze wyżej zrobić. Ale może im to wystarczy? Nie? Może wystarczy. Już się tak namęczyłam. No, laptopa, ja nie mam komputera. Ja wszystko na laptopie. No. Niestety. Wszystko na laptopie. Szału nie ma. Jaki? O Jezu. Zapomniałam nazwy. Czekaj, teraz ci pomówiłem. Czekaj. Ja ci powiem, zaczekaj. A zaraz wszystko powiem. Ja mam Asusa Zephyrus 17, nie wiem jak to się czyta. No. Tak, jestem lama, ja nawet nie wiem jaki komputer mam.
No, rat się płacą. Kiedyś spłacę. O, i teraz byśmy... O, tak. I może byśmy to poszerzyli, no bo jak mamy taką szeroką tutaj tą... wiecie co. No, wy wiecie. O. Tylko może ja bym już tutaj sobie to... To się pozdabia. Tylko tak szerokość, nie... Kurczę, szkoda, że jej długości nie mogę tutaj zmniejszyć. Bo widzicie, co tu się dzieje. Najwyżej się jakieś kwiatki powsadza czy coś. O, Jezu, dzisiaj w okularach. Przeszkadzałem trochę. A tutaj... psytko. Dobra, kamienia mi się pozdabia. Ale co, tutaj nie mogę. To jeszcze raz teren. Nie mam. Mówię, że nie mam. Nie mam wejścia. Nie mam wejściówki. Nie mam. Nie mam wejścia na Ethernet. Naprawdę nie mam. Ja zawsze bym wiedziała, jakby miała. Gdzie po lewej? Na... Nie ma. Nie. Nie ma. Nie. Nie ma. Muszę, bym wiedziała, jakbym miała. Nie, naprawdę nie mam. Mogę ci wysłać zdjęcie, co jest po lewej. I tam nie ma. O Jezu. Tak, tą ścieżkę usunę. Masz taką lamą? Nie jestem, żeby nie wiedzieć. A jeśli jest? Nie. Nie ma. Mam tak, HDMI. No, to zwykłe na słuchawki ten nie mam. No, kurde, nie ma. Nie ma. W moim nie ma. Może jest kilka wersji w takim razie tego laptopa, bo w moim nie ma. Wyślę ci zdjęcie, bo naprawdę nie ma. Zaczekajcie. Zobaczcie mój bordel na biurku. O, już ci wysłam. Czekaj. No, rób jedzonko, rób. Ale nie ma tutaj. Z obu stron. Wyślij z... Dobra, jeszcze z drugiej strony. Jezu, ale tutaj nie ma światła. Czekaj, muszę lampę włączyć. Nie dam sobie ręki uciąć, ale jak dla mnie to nie ma. Co, ja mam zrysowany ten laptop? Nie, no może... Dobra. Nie robię więcej zdjęć, bo jeszcze zobaczę jakieś ryski, a mnie ryski po prostu... Nie, mój laptop nie może mieć żadnych rysek. No. Muszę, jak to zabrzmiało. Tak, teren. Ja bym chciała sobie tutaj to jeszcze tak... O, w tym miejscu. Później sobie to wygładzimy ładnie. Kurde, też zgłodniałam. Trochę za późno. Dobra, idźcie. Akurat marcepanowa zdąży sobie jedzonko zrobić, to... No ja nie mam takiego wejścia. Naprawdę. Nie mam. Niestety. Takie życie. Trzeba sobie przejściówkę kupić. To znaczy kupiłam, ale kiedy przyjdzie to nie. Dobra, i tak tutaj wypadałoby tak ładnie w dół. Ale co, nie mogę.
To ja tak nie chcę tak brzydko, ja to muszę zrobić. Cofnij. I chyba, że... Tu. A za co przepraszasz? Już nie ma za co przepraszać. Ojejku. Oj, patrzcie, jak to się brzydko łączy teraz. To mi się nie podoba. Wiesz co, może są jakieś tam wersje właśnie z tym wejściem. Ale to nie jest powód do przepraszania, absolutnie. Daj spokój. Nie kłóciłeś się przecież, chciałeś dobrze. Co ty? Daj spokój. Oj, Kuba. Co ty tam? Chciałeś tylko pomóc. Czy to nic złego? Przecież mogę czegoś nie wiedzieć. Nie jestem jakąś alfą i omegą. Co ty? I tak, tutaj sobie pozdabiamy, tak. Ojejku, może kiedy... Nie wiem. Kolega się pyta... Ja nie wiem. Dobra, jak będę miała wolne, będzie Valorant. A że wolne mam za jakieś 3 tygodnie. Dobra, 3 tygodnie. Co ty, ja dzisiaj idę spać po streamie. Ja jutro pracuję. Nie, coś ty. No raczej tak. Nie, to... Ja nie umiem w to grać. W sumie to jest chyba jedyny powód, że nie umiem i dlatego nie. O Jezu. Ej, patrzcie, jak to się brzydko robi. Będzie trzeba to ozdobić kamyczkami. Tak. No, widziałam, że umiesz. Więc nie ściemniaj. Jesteś marcypanowa. No, tutaj tak sobie ścieżkę poleciałam. Widzisz, jak brzydko będziemy ozdabiać tu kamieniami. Ale to myślę sobie, wybieg będzie ważniejszy. Dobra, tak to wygląda. No szału nie ma. Ale jak się ozdobi kamieniami, roślinami czy coś, to nie będzie widać tych moich tutaj niedoskonałości. A w ogóle ponoć te schodki da się zrobić tak, żeby one wyglądały jak ścieżka. Tylko co wystarczyło... Nie wiem, jak... Jak zrobić, żeby to wyglądało jak ścieżka? Bo ja gdzieś widziałam, jak ktoś to zrobił i gdzieś tak było. Ale nie wiem gdzie. Nie mam zielonego pojęcia gdzie. Dziękuję, Marcysia. Na ciebie mogę zawsze liczyć. A o której będziesz? Miał? Może nie zasnę. Obejrzę. Będę oglądać i patrzeć, jak się gra w tego Valoranta. No. Pod moim. Dobrze. A patrzcie tutaj, jakie brzydkie szpetne się dziecko zrobiło. Tu. To mi się nie podoba. O. To nie tak miało być. Gdzie jest ta ścieżka? Nie usuń. Tylko. O. Co ja w ustawieniach narobiłam? Zakrzywienie, nachylenie, krawężnik ścieżki gruntowej. O, tak chcę. Bo ja chcę z krawężnikiem. Widzę, no. A ja z chęcią sobie tam patrzę. Jak grasz tego Valoranta. Chociaż i tak... ja to... Nie. Normalnie ja nie wiem. Dobra, i to sobie walniemy tutaj. Ja sobie tylko koszę już dam.
już będziemy tutaj... A to wiecie co, to my, te pandy to... Aha, nie, co ja robię, bariery. Już. Tylko tak, gdzie nasi pracownicy będą chodzić? Bo tu jest ścieżka, wszędzie jest ścieżka. Trudno, najwyżej nasi pracownicy będą szli normalnie tutaj po tej... z tej strony może? Dobra, tutaj walniemy ich, może nie będą się... ludzie jakoś bardzo tutaj wkurzać o to. No i dobra. No leć. Nie, to są... Ja nie wiem jak... W LOL, jakie są postacie w LOL, o Jezu, Martynka, robisz sobie debila. Nie odpowiadam na pytania, których nie znam odpowiedzi. Jakie są postacie w LOL? Nie. Dobra. Tak, już sobie tutaj wyślę nasze zwierzątka. No, tak myślałam. W ogóle ja w LOL'a nie grałam. Ubrałam, ale nie grałam. Jest, dobra. W ogóle z początku myślałam, żeby w Tomb Raider dzisiaj zagrać, ale kurczę, tak nie wzięło na to Planet Zoo znowu. Mam wenę. Dobra, i to sobie też przyniesiemy. To będziemy wiedzieć przynajmniej, co nasze zwierzątka tutaj potrzebują. Tak. I patrzcie, chyba naszym tutaj zwiedzającym się nawet podoba, nawet zaczęli tutaj przychodzić. Także fajnie. No dobrze, niech chodzą. I niech płacą. Kasa się musi zgadzać, no nie? I tutaj sobie damy. W ogóle tutaj też byśmy ozdobili jakoś fajnie tą, wiecie... Ten wybieg. Tak myślę. Tylko jeszcze nie wiem czym. Coś z budownictwa fajnego byśmy znaleźli. Rozmnażanie wsobne u lwów. Jak to jest możliwe? Przecież ja tam... Ale zbuje jedne. No jakie wsobne. Nie ma. Nie będzie żadnego wsobnego. Dlaczego tu jest wsobne? Ile tu jest lwów do jasnej... To ty jesteś zły lew. Tak? Porównanie? Rozmnożenie wsobne. Ty idziesz wam stąd. Nie macie tu być. No, tam kierownik gąb ci to później odpowie. Boże święty. Ile czerwonych pasków. Tak nie może być. I patrz, znowu tutaj sobie zajechałam. Zaraz to poprawimy. Dobra, to tak. Zoe, musimy tutaj lecieć do... strefy roboczej i już dodajemy sobie wybieg. Dobra. Już powinni nam tutaj pracownicy dotrzeć. Ja ty z... Patrzcie, a jednak ucieka. Nie, patrzcie, no nie. Dlaczego ona zwiała? Aha, to ty zwiałaś, to jeszcze co innego. Dobra. Schwytajcie. Czyli to... Kurde, czemu zwiała? Czemu zwiała? Co tym, przez to, że tu drzewo jest? Dobra, schwytaliśmy. Nie wiem dlaczego, co to się podziało. Stan bariery, może przez tą barierę, także wezmiemy sobie technika od razu. No. Dobra, wracamy tutaj. I lecimy. Teren, wygładzanie. W ogóle dzisiaj nawet powiadomienia nigdzie nie dałam, że będę tutaj. Taka jest niedobra. Aha, nie mogę tego... Aha, no, ozdobimy. O, są. Patrzcie, już przyszły. Pokaż się tu. Ale ładna. Ładniutka. Ładna. Dobra, ale koniec oglądania. Koniec oglądania. Musimy sobie tutaj pogarniać. I co my tu mamy? Trawa długa, woli się trawę krótką.
Czy ja sobie machnę wszystko na trawę krótką, a później będziemy przy ozdabianiu już tam sobie manewrować tym wszystkim. No, fajne, fajne będą, fajne. O. Dobra. I tak gleba, bla, 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 co tutaj potrzebne, dużo mają miejsca, oczywiście ja sobie i tak walnę jakieś oczko wodne, bo to musi być. Na każdym wybiegu jestem taka monotonna, że musi być. Myślę okrągłe może. Tam robiłam sobie bardziej kwadraciaka, to tutaj możemy sobie okrągłe i sobie walniemy może takie duże oczko wodne. Niech się czują jak na wakacjach. One mają dużo tutaj miejsca, więc można sobie, tylko nie, może nie takie głębokie, zrobimy sobie takie płytkie, bo one nie potrzebują wody, ale żeby się przyszły tutaj pluskać, bo ja zauważyłam, że nawet jak zwierzątka nie potrzebują tutaj żadnych właśnie oczek wodnych i tym podobnych, to i tak idą się pluskać. Jeszcze. Co to równam? O, tak, i ja sobie lecę tutaj. I zmniejszymy. O. Bo one, wiecie, one mogą się i tak pluskać tutaj, bo właśnie wracając do tego, co mówiłam, to zauważyłam, że zwierzątka i tak się pluskają na te, co niby nie potrzebują żadnego dostępu do takich oczek wodnych i tym podnomentne, także zrobimy im takie duże. Mają tutaj strasznie dużo miejsca, także myślę, że to będzie fajny pomysł. I sobie wygładzamy i wygładzamy, żeby miały tutaj... Żeby z łatwością tutaj sobie wchodziły. Bez jakichś kombinacji chińskich z kamieniami i tym podobne. Nie wiem. Czy wyżej? Chyba, że tak wysoko sobie piasku damy. One lubią piasek? Glebę lubią. No to lecimy z glebą w takim razie. Tutaj tak ładnie sobie zrobimy. Jak lubią glebę, to niech mają. O, i co wy lubicie? Piasek też lubicie. To w sumie piasek też byśmy mogli wam dać gdzieś może z tej strony nawet. Tak przy wejściu tylko. Okej, okay, czyli tutaj mamy już zaspokojone. Aha, jeszcze skałę lubicie. To możemy zrobić sobie rzecz jasna i oczywista tutaj te nierówności i je zrobimy w skale. I być może byśmy mogli tutaj nawet to zrobić. A, niech się to połączy, co nam tam. A. Ja bym tutaj tą skałę dała. Nie wiem, czy one nie będą uciekać. Może nie. Cześć, 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 cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Tak, bo ja tam mówię cały czas serdecznie. Tak pulam z tego później, jak ja odsłuchuję te nagrania. Serdecznie, serdecznie, serdecznie. No. Nieważne, nieważne. Dobra. No i co? Tutaj byśmy mieli zaspokojone, trwałe schronienie. Byśmy sobie schronienie dali gdzie? Może przy tych właśnie, może gdzieś tutaj, w tym miejscu, albo tutaj nawet byśmy sobie dali schronienie. Tak myślę. No, tak. Okay. Ja sobie rzecz jasna i oczywista wezmę sobie tutaj z tego wybiegu, znajdę jakieś schronienie dla pant i jej... Nie wiem, czy będę przerabiać. Zaczekajcie, gatunek. Panda, 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 panda. Wielka. Jest. Ale schronienie. I tak to mi się podoba, ale to byśmy mogli przerobić. Chyba, że przerabiamy. Albo sami budujemy jakieś schronienie. Tylko ja nie umiem i nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądać. A, dobra. Spróbujemy coś wymyślić. Co to jest? Aha, takie coś to w sumie. Nie wiem, w czym żyją pandy. kurde, no. A stąd później. Co tutaj jest? A to co to jest? Patrzcie, jaki gotowiec.
Chyba, że zrobię tak. Wezmę sobie tego gotowca. No. Tak, wezmę sobie tego gotowca i wezmę sobie z budownictwa na ściany i tutaj, czy tutaj są jakieś takie fajne. Ale. Wiecie co? Może byśmy zrobili tak podobnie do tego i ja bym sobie najwyżej wzięła to, skopiowała i to całe tak obłożyła. Nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądać. Zaczekajcie, co tutaj by mi się przydało? To by mi się przydało. Albo i nie. Czekajcie. Do powierzchni. Dobra. Ja sobie to sama wezmę, poustawiam. Nie tak. Tak. I w sumie może i to będzie ładnie wyglądać. Czekajcie, żeby to tak w miarę równo było. O. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o roślinność, to tutaj to może i fajnie wyglądało. Także sobie tak polecimy. Bo chciałabym się nauczyć tutaj budować, naprawdę chciałabym się nauczyć budować, tylko jakoś tak... Jejku, no nie wychodzi mi to nigdy za pięknie. O Jezu, jak nierówno. Jeżeli zrobimy takie, nie wiem, czekajcie. A, będzie takie podwójne najwyżej. Będziemy szastać pieniędzmi. Tu znowu się skupiam, nic do was nie mówię. Niedobrze. I tak. I teraz. Albo wiecie co? Może pójdę na łatwiznę. Pójdę na łatwiznę. Tak. O. Powiem wam, że jak się tak coraz więcej tych ustawień zna, to jest o wiele łatwiej. Serio. Wtedy tylko ciach, skopiujemy, polecimy do góry i mamy z głowy ścianę. Widzicie? Jak pięknie. Na łatwiznę. I teraz sobie to bez tego. O. Ja sobie wezmę to. Skopiuję. I machniemy z drugiej strony. To w miarę równo. Żeby było. O. Będą miały taki domek. No. Będzie spoko. Zawsze to coś innego, nie? Jeszcze cały czas wykorzystywanie tych rzeczy z gry ogólnodostępnych, a tak to zawsze coś innego. Dobra, i teraz z tej strony. No ludzie nie będą wiedzieli, ale to dobrze, będą sobie miały swoją prywatność, że tak powiem. O, i może... O? Nie ma to jak pomysłu o 6 rano i później widzicie, jak to fajnie, jak się na coś trafi z samego rana. O, i tak, to sobie weźmiemy, tak? Tylko to bym chciała odhaczyć. Ojej, pozaznaczało mi się niepotrzebnie tyle rzeczy. To z drugiej strony. Kurczę. Niedobrze. Dobra, jeszcze raz. Zaznaczamy z tej. Dobra, chyba jest. Chyba jest wszystko. Przekopiujemy do góry. To nie będzie takie wysokie, tylko jak sobie... O kurczę, nie, cofnij. Wiecie, co ja zrobię? Albo dobra, nie, ja sobie to jedno skopiuję i sobie tam po prostu zrobię. Tak, kopiuj. O, i w ten sposób polecę. No, tylko żeby to weszło do góry. Dobra, tak. I nie zawsze moje pomysły są tutaj. O, może tak. Ja sobie to teraz przesunę w ten sposób. To sobie usunę. Zobaczmy. Ale jest krzywo.
Zaczekajcie. Zaczekajcie. Tak, skopiuj to, usuń. Tak, teraz to skopiuj. Nie. Co? O. Tak. I... Dobra, zobaczymy teraz, czy będzie tak w miarę równo. No, że będziemy tym manipulować jeszcze później. Także tak, i kopiuj. Nie łapię za to, co bym chciała złapać. Będzie względnie to wyglądać, tak myślę. Może szału nie będzie, ale... Ale chyba nie będzie tragedii też, nie? Taką mam nadzieję. O, i teraz sobie to... Czasem trzeba pojedynczo, żeby nie machnąć, wiecie, wszystkich tutaj rzeczy. I najwyżej ja sobie to będę mogła zapisać też, nie? Żeby już mieć jakby... Dostęp cały czas do takiego budyneczku. O, później to już fajnie sobie można. Aha. Wybrać w każdej chwili. Mhm. I jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie jest traktowane jako roślinność. To chyba, tak mi się wydaje, że to nie jest jakoś w ten sposób traktowane. Żeby nie marudziły. I będą miały taki zwyczajny. A są tam hamaki dla pand? Nie wiem. Ja nawet pand nie mam odkrytych, więc będzie trzeba odkryć. Przebywa w środowisku nieodpowiednim. Aha, zła temperatura, to musimy tutaj ten ahaki. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, zaraz zobaczymy. Ale na pewno będę musiała tutaj zrobić badania weterynaryjne. Tak samo dla koali się robią. Dobra, to weźmiemy kogoś dobrego, niech tutaj to ogarnia. A jak tam nasze... Ale są ogarnięte. Dobra, to niech się tutaj to robi. No. Także zaraz do... Bez sensu. No, dobra. Jejku, będę miała taki domek i tyle. Także tak, wybieg i już dajemy im coś do spania. Myślę, że liście tutaj damy. Z środka też by można było to wsadzić. To tak ładnie od środka też wyglądało. Ja chyba to zrobię. Patrzcie, teraz mi się będzie wszystko zaznaczać. Może się uda, zobaczymy. Żeby to też od środka tak ładnie wyglądało. I tak, i zobaczmy, czy jak ja bym sobie to tak przesunęła. Zobaczmy. O. No, widać tam jakieś tam niewielkie różnice, ale dobra. I tak bym zrobiła. Tak, to. I tak. I na drugą stronę ciach. No, to będzie jakoś, tak mi się wydaje, przytulniej dla nich. Wiecie, żeby nie było, że mają jakoś brzydko czy coś. I analogicznie trzeba było... Albo nie, może nie z tej strony. Jakbym z tej strony skopiowała i sobie to odwróciła, to powinno wystarczyć. Znaczy kręć. Ciach. O. I teraz co? Byśmy to skopiowali. A, nie zaznaczyłam czegoś. No, trudno. Co za? Jest równo? Dobra. Tutaj się troszeczkę to przesunęło. O, patrzcie, jak brzydko zrobiłam. No nie, jeszcze raz. No.
Do góry to trzeba jeszcze podnieść. Nie zauważyłam. Nie zwróciłam uwagi, także tak i lecimy do góry. O. Sobie skopiujemy i tu powsadzamy. No, wiecie, w te miejsca właśnie. Gdzie to tak brzydko się zrobiło z mojej winy, bo nie zauważyłam, że nie wszystko widziałam tam, wiecie, do kopiowania. Dobra, to będą miały tak w środku. Na razie. Możemy tutaj jakieś liny pozawieszać. Co tu się dzieje? Turbina się zepsuła. Dobra, wezwij technika. I tak wiem, że nie gramy na, wiecie, na stopie gramy, także... Tak tego teraz nie zrobię, ale już będę miała to z głowy pozaznaczone wszystko. I wracamy tutaj. O. I tak, co one potrzebują tak w ogóle tutaj? Tak, trwało schronienie. Dobra, zaliczyło się. Roślinność, urozmaicenia. Dobra, ja sobie zacznę już od roślinności tutaj ozdabiać. Także. Przyroda. Azja. Biomy co tajga i umiarkowane biomy. Tajga i klimat umiarkowany. No i na pewno sobie tutaj przy ozdobie jak zawsze. Tylko tak, o, to mamy ładne. To mamy ładne i ja bym sobie wtedy dała tutaj wyrównaj do powierzchni. O. I będzie ładnie. Wiem, dużo ludzi gra jeszcze... Witam, dużo ludzi gra jeszcze w Planetza. No. Ja bardzo lubię w Planetza. Bardzo. A nie wiem, czy tutaj w ogóle dużo ludzi gra na tym. Wiecie, na Twitchu chyba nie. Chyba nie ma jakoś wielu osób. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jak tak patrzyłam, to nie było. Tak, ja nie jestem tutaj specjalistą. Spoleca. Nie, to jest taka, wiecie, rozrywka. Zabijać czasu. Tutaj tak nieładnie. Dobra, tak to zostawimy. No, trochę lepiej to wygląda teraz. Tak myślę, że dużo lepiej. Dobra, to byśmy sobie tutaj już... Panda ruda wkrótce osiągnie dojrzałość. Dobrze. I tak, ja bym sobie już tutaj poozdabiała. Mam nadzieję, że one mogą dużo roślin, bo widzieliście, jak tam fajnie się zrobiło u tych koali. Jak bardzo fajnie wyglądało. Tak, to bym sobie już wyłączyła. Żeby, wiecie, bo to jest fajne, jak sobie właśnie chcecie tutaj, wiecie, te dodatki właśnie powsadzać i tak dalej, żeby to wyrównało nam do powierzchni, ale jeśli chodzi o roślin, to widzicie, co się dzieje. To już lepiej mieć tak normalnie. O, i teraz. Także wtedy to o wiele lepiej wygląda. Takie duże drzewo to trochę za duże na ten wybieg. Tutaj co mamy? O, takie malutkie możemy sobie tutaj też poddawać. Nie wiem, czy one się nie będą wspinać po tych drzewach, żeby nie uciekły później. Myślę, że tak może być. Uciekną. Ja też w zasadzie jakoś długo nie gram w to Planetze, no bo od wakacji to nie przesadzajmy, to też nie jest jakoś dużo. Tak myślę. Długo. No, byłoby śmiesznie, bym traciła pieniądze tylko na łapanie ich. Co to jest? To nie. Już tam widziałaś, lemur nam uciekł wcześniej. Także no nie fajnie. No, już lemur spierdzielił. To są takie ładne kamyczki, ale one są takie malusie. A nie wiem, czy się da... O, tu jest większy, to może być. I tak, ja bym to sobie machnęła z tej strony. Albo może byśmy sobie wodospad jakiś zrobili, też byśmy mogli... O, tu są takie ładne kwiatuszki. Drzewka śliczne są. No, Planetza jest fajne i można się wiele nawet dowiedzieć z niego, bo są te opisy, wiecie, do wszystkich zwierzątek, także bardzo fajne. Bardzo fajna gra.
jest co robić. Jest dużo zwierząt. I ja nie wiem nawet, czy dam radę tutaj umieścić jakby wszystkie zwierzęta w tym zoo. Bo wiecie, komputer i te sprawy. Można wykończyć laptopa. Chyba, że macie komputer taki zajebisty, no to co innego. O. Bo FPS-y zaczną skakać i będzie po ptokach. Już nie będzie się dało brać. Tak, fajnie jakby uciekły. Wszyscy byście chcieli, żeby uciekały, ale nie, nie, nie. Nie na moje warcie. I co my tutaj mamy? Złamana sosna zwyczajna, złamana sosna zwyczajna. Takiej brzdali to ja chyba nie wiem, czy ja chcę tutaj. Nie. To by tutaj ładnie wyglądało. A chwila, bo ja bym chciała ten podospad tutaj sobie wziąć, efekty specjalne i ten bym chciała. My sobie go przyozdobimy oczywiście roślinnością i jakimiś tam, wiecie, kamieniami. Ale bym chciała właśnie, myślę, może taki nawet wysoki? Nie, może taki z tej strony byśmy dali. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jedyna. Dziękuję. Bo wszyscy tu zaczną pisać, że uciekać. Nie, nie będą uciekać. Dokładnie. Nie. Ja się zgadzam. Zgadzam się w 100%. Nie wolno uciekać. Później ludzi straszą. I co? Biedne zwierzątka jakby tak uciekły. W ogóle cześć, Jusia. Tak widzę nowe osóbki tutaj. Z czego bardzo, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że do mnie trafiłyście. Tak, i tutaj weźmiemy sobie kamienie. Ja tak cały czas, wiecie, ja tak patrzę w dół, bo mam w telefonie tutaj wszystko. Wreszcie na wolności były, a nie trzymane. Ale w jakich klatkach? Przecież patrz, jak ja tutaj ładnie to wszystko staram się robić, że czuję się jak w domciu. Bo co, na wolności inne zwierzę je zje i co wtedy? No, co wtedy? Uciekną, coś ich zje, na przykład, nie wiem, drugi uciekinier, typu, nie wiem, lew, pantera, albo, no, i po. A tak, to tutaj im jest dobrze. No, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo. To one kogoś zjedzą. Nie, tak nie. Dobra, tutaj sobie dam, tak? O, na kurwis, Jezu. I tutaj zobaczmy, czy to mi tak zadziała ładnie. Tylko tu, kurczę, inne te kamyczki by się przydały, takie malutkie. To mi tak nie pasi, to też mi nie pasi, to tym bardziej mi nie pasuje. O, rany! A te za piątkę? To już trochę tak lepiej, ale jednak sobie to wyłączę i tak sobie tutaj... Będziemy dawać w tym prawie jak na wolności. Dokładnie tak. No. Nie wygracie dzisiaj z tymi ucieczkami. Nie. Przegłosowane. No. Już lemurki uciekły na wejściu dzisiaj. Dobrze, że się udało je złapać. Biedne lemurki. Co by z nimi tam było na wolności? Jak one nie są nauczone życia na wolności. Dokładnie. Poradzą sobie, no nie? Nie. Tak, ale lemurki uciekły, ale się udało je złapać, także wszystko w porządku. W ogóle jakbyś chciała zobaczyć speedbuildy, co tutaj sobie budowaliśmy, później ja je przerobiłam na speedbuildy, to zapraszam cię na mój kanał na YouTubie. Tam Game Farm też taka nazwa jest, także serdecznie cię zapraszam, jakbyś chciała sobie obejrzeć inne. Tam, bo tutaj jak siedzimy, no to faktycznie to bardzo dużo czasu zajmuje. A tam 15 minut. I z głowy. Także to też pewnie się pojawi na YouTubie, jak sobie to przekonwertuje i tak dalej, pobawi się tym. Ale nie wiem kiedy. Bo tutaj, wiecie, tutaj się wygaszają te filmiki. Po pewnym czasie już ich nie ma. Już dużo tak uciekło.
nagrań stąd. A szkoda, bo sobie nie włączyłam automatycznego zapisu. O, dzięki, wyręczyłeś mnie. Tylko, że tam, kurczę, tak zaniedbałam ten tylny, że aż mi głupio było, jak dzisiaj rano wstałam i nagrywałam. Tak mi było głupio, że tak zaniedbałam, bo tam cały czas tylko te simsy. No nieładnie. Ale poprawiłam się. Poprawię się. Będzie tam więcej w Planet Zoo. Obiecuję. Kurczę, tak nie. Może tak? Może tak będzie lepiej. I jeszcze tutaj sobie kamień damy. I dużo roślin. Na pewno dużo roślin sobie tutaj powstanę. A czemu to jest zadychy? Tylko jak to jest takie małe. Raczej duże. Małe rzeczy powinny być zadyszka. A tutaj to tak... Jak budownictwo uciekłam. Przyroda. Kamyczki, które to były teraz. No, ten sobie damy. Tylko co, mam tutaj powłączone, ja chcę to wyłączyć, bo to później, wiecie, to czasem jest fajne, jak tak się wszystko na równi robi, ale jednak czasem potrafi sprawić problemy. Ale kiedyś, bo ja tak sobie już postanowiłam, ale to już pięknie wygląda, ja sobie to przymaskuję może jakoś. Kiedyś może się odważę swoje budynki wybudować. Tu. O nie, tak wiecie. Te dla personelu i sklepiki jakieś fajne byłoby samemu zrobić. Ale to ja nie wiem. Czy tak się ogarnie łatwo. Dobra, ale tutaj na dole to byśmy może te nawet dali. Patrzcie, jakie malutkie. No takie to właśnie mi tu potrzebne. O, tak byśmy sobie to zrobili. Tak myślę, że spoko. Nie wiem, czy one tutaj będą wchodzić nawet. W sumie możemy tak zrobić, żeby spróbowały sobie wejść. Tak jak mówię, im nie są potrzebne w ogóle takie tutaj rzeczy. A fajnie, że w końcu zarobiliśmy, bo łatwo nie było z tymi zarobkami. Cały czas bankructwo, non-stop. Się wykończyć można było. No, ale dzisiaj nadrobiłam. Jestem z siebie dumna. Było już na minusie 150 tysięcy. Sobie wyobraźcie. No. Ile roboty było, żeby to ogarnąć. Dobra. Wracajmy do naszych pan, bo bym chciała sobie tutaj zaznaczyć i lecimy jeszcze raz. A zjabiamy tego umiarkowany, dobra. Bo będę chciała tam jeszcze sobie roślinności dać. Azja i biomy tego i umiarkowany. Nie, chyba nie. Chyba nie zjada. Jezus, nie martw się. Nie martw się. Widzicie, co sąsiedzi tak chodzą cały czas po klatce i moje biedo są maleńkie, cały czas lata. W tą jest powrotem, to jest powrotem. Gdzie ja bym to dała? Może tu? Chciałabym to tak ładnie, wiecie, kwiatuszkami sobie. Tak. Nie musi to być realistycznie. Wiecie. Tak myślę, ładnie by to było, wyglądało, jakby tutaj tak sobie kwiatuszki gdzieś tam wyrastały. Wiecie, przeciskają się przez te głazy. I w ogóle. No. Dobra, i może tutaj też. Tylko może trochę mniejsze, bo w zasadzie takie duże nam tutaj niepotrzebne, bo i tak połowy jest z nich nie widać. O. W ten sposób. Byśmy mogli sobie dać. I tu. No, hej, hejka, hejka. I tak, teraz lecimy. Wiecie, jak te kwiatuszki tutaj będą, to tak fajnie będzie wyglądać. Dobra, ale są tu jeszcze jakieś krzaczki, bo nie wiem, kurczę, czy tutaj było coś... Co to jest? Co to jest za roślina w ogóle? Aha, jakieś bluszcze. Glicyna. Prawie wróciłaś. No.
co to jest? Na co się to daje? Jejku, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, ja sobie to podsadzam, ale takie malutkie by się przydało. O, tak myślę. Mhm. I don't speak English very well, so... No. I tyle w temacie. Jak ktoś umie po angielsku, to niech tam tłumaczy. Haha. To takie stresujące. No, dla mnie... dziękuję, Parol, ratujesz mnie. Naprawdę, ja pracowałam w Anglii. Jakoś się nie krępowałam, ale jak jestem tutaj, to ja się mega krępuję. Ja nie będę mówić po angielsku. Mm-mm. Nie, nie, ja się wstydzę. Nie. Jest co, w Anglii się nie wstydziłam. Patrzcie, no. Mam nadzieję, że tego nikt z mojej rodziny, co siedzą w Anglii, nie oglądają. Się po prostu tutaj pultali ze śmiechu po prostu i leżeli, kwiczeli. Dziękuję. Thank you. Bo jak ja czytam, to ja rozumiem. Tylko się wstydzę mówić. O, Farol, too much tam. Powiedz, że rozumiem. Nie, ja się nie stresuję tam. Farol mi pomaga we wszystkim, także. Ojejku. O Boże. Nie, bo ja bym się tego nigdy nie spodziewała, że tutaj ktoś wejdzie, kto... No, dobra. Nieważne, nieistotne. Będę się całe życie tłumaczyć z tego, że się wstydzę mówić po angielsku. No. O, pójdę na jakieś korki. Tak, dokładnie tak. No. No bo ja naprawdę ja wszystko rozumiem, ale się stresuję. No. Ale mi teraz głupio. No ale na przykład jak ten... Bo ja angielskiego uczyłam się od zerówki. No, teraz to jeszcze bardziej mi wstyd, że to powiedziałam. Jest. Ale mniejsze z tym. Ale jak poszłam do liceum i kazali mi niemieckiego się uczyć, to ja powiedziałam, że nigdy w życiu się nie będę niemieckiego uczyć i do tej pory nie umiem niemieckiego. Taka byłam przekorna i zawsze, no, Jezu, moja nauczycielka to miała ze mną kosmos. Naprawdę. Bo ja powiedziałam, ja nie będę się uczyć niemieckiego. Trudno. Ja powiem coś po śląsku, bo to w Małopolsce chodziłam do liceum i mieszkałam w internacie i ten... Ja powiedziałam, że nie. Nie będę. A ja byłam okropna. Nie będę tego tutaj mówić, ale byłam okropna. O, to sobie też popatrzę. No. Fajnie, fajnie. A ty to tam wszystko mi wyczaisz. Dobrze, dobrze, dobrze. Też sobie zobaczę. No. Dobra, ten wodospad już jako tako wygląda, tak myślę, że nie jest najgorzej. Gdzieś tutaj sobie wsadzamy, może nawet światełka sobie tutaj damy. Tak myślę. Te kamyczki są strasznie ładne. Hmm. Dobra. Tak by się prezentował nasz wodospad na chwilę obecną. Na razie tu już jest pusto. Jeszcze szału nie ma, ale to wiecie. Ogarniemy. O, tutaj damy takie ładne rzeczy. No, będzie trzeba obczaić tam. Co on robi? Planet Zone. Może jakieś, wiecie, nowe pomysły nam przyjdą, tylko wiadomo, bez gapiania. Bez kopiowania, bo kopiować nie wolno innych. Ale wiecie, zawsze wiecie, jakiś patent czy coś, no, jak ktoś jest bardziej doświadczony na przykład, to fajnie sobie tak zobaczyć, pooglądać i później coś po swojemu stworzyć. Także na pewno sobie zerknę, zobaczę, co tam jest.
I może właśnie, może coś fajnego by przyszło. Wiecie, ostatnio jak te pingwiny ogarnialiśmy, to ja się załamałam, bo ja w ogóle nie miałam pomysłu. I jest, to było... No. Było straszne. Jak tak człowiek nie ma pomysłu, próbuje coś stworzyć, a wiecie... i próbuję nic z tego, i tak będziemy musieli tam to dokończyć, albo też sobie myślałam po prostu, że zaczniemy od nowa w jakiś dzień robić wybieg dla pingwinów. Ale to już w tym zoo, bo widzicie, zarabiamy na nowo. Tak, bo tu wiecznie bankructwo, a dzisiaj na razie to nawet całkiem dobrze idzie. Dobra, mamy tutaj to tak zalesiane ładnie. A co to jest za krzyczek? Też ładny. Jezu, ale tutaj nawalę tego. Mam nadzieję, że... Aha, one lubią roślinność. Tak, że super, elegancko. Możemy tutaj dawać ile wlezie. Genialnie. Enzo, co ty robisz? Co ty ukradłeś? Co tam masz? Chodź tu. Co ty tam masz? Macie. Moja psienka misia sobie przyniosła. Już myślałam, że za buty się wziął. O, rany. Okej. Okay. 40 tysięcy. Dobrze jest, dobrze. Kasiutko leci. I dobrze, dobrze. Bo bankructwo było. Ja bym wam teraz normalnie pokazała mojego psa, są tu od Bala. Ale nie pokażę, nie, Enzo? Nie da się ciebie pokazać. Marce panowa wie, co on lubi odwalać w domu. Tutaj końca nie widać, końca nie widać. Dobra, jeszcze tutaj sobie damy takie kwiatuszki. Myślę, że fajnie to będzie, do której dziś... nie wiem. A ile już jestem? Półtorej godziny. O rany koguta. Ja półtorej godziny to robię? Dobra, ja się zepnę. I strasznie długo nie spodziewałam się. Dobra, ja chcę to sobie tutaj dać, a to sobie poprzesuwam. Jejku, ja nie wiedziałam, że już tyle czasu minęło. Naprawdę. A, nie wiedziałam. Wiesz co, nie wiem, kurczę, do której chciałabym to skończyć. Ale jak chcesz, to sobie odpal streama. Ale oglądaliśmy wcześniej, ale długo tak długo, no. Ale ja, no. Najwyżej będziemy na dwie tury robić. Jutro. No. Dobra, i tak to chcę sobie włączyć, bo żeby sobie zobaczyć tutaj zwieńczenie wodospadu. O. Jejku, jak ja lubię te dodatki. O, jak to jest cudowne. O, tak. I troszeczkę podwyższymy, że tak wiecie. O. Mega mi się to podoba. No, to jest świetne. Do mnie ma i dlatego prawie wróciłam. Aha. Dobrze, no to na spokojnie. Może do tego czasu skończę. Strumień wody, rozpylanie. A co to jest rozpylanie? Aha, coś takiego. Też fajne. Tutaj strumienie. Mhm. O, możemy coś takiego jeszcze tutaj na przykład sobie dać. O, coś w takich, wiecie. A, ale to będzie ładnie wyglądać. Żebym tylko nie przesadziła z tym. Jeszcze tu i jeszcze tu. Dobra, pieniądze idą w dół. Zatrzymajmy, bo nasze koale się źle tutaj jeszcze czują. Bo im nic nie dodałam, także lecimy do wybiegu i sobie może im dodamy jakieś tutaj rzeczy. Dobra, co wy tutaj macie? Zabawki, wspinaczki. O. Już możemy im tutaj te żywieniowe sprawki pododawać. Tak, tutaj mamy wejście. Także rozrzutnie może damy w tym miejscu. I jeszcze w tym, bo tutaj było tak chyba 20, nie, 10? Albo 10 samic i 10 samców może być. Tak, chyba dobrze kojarzę, tak mi się wydaje. Także im troszeczkę tutaj damy, bo jak zaczną nam się rozmnażać, to ich będzie sporo. Przydajmy im zabaweczki. Co tutaj mamy? O. Do urozmaicenia żywieniowe to może tu. Żeby w różne miejsca one chodziły. Kurde, ciekawa jestem, czy one tutaj wejdą. Wiecie co, ja sobie sprawdzę to, bo wtedy to możemy sobie te zapaszki. Zapaszki.
Muszę przestać zdrabniać. Zapachy. Gdzie jest nasza koala? Palando. Dobra, czym się przykryłam? Tutaj siedzą. Okej. I tak, chcę sobie zobaczyć. Patrzcie, jak się skitrały. No. Ale chcę tak, to i wybieg. I dokąd wy macie dostęp? Gdzie wy możecie wejść? O. O, super. Czyli mogą tutaj wchodzić. Okej, no to my już tutaj sobie zmienimy i dodamy. Wiecie, jak ten, to sobie tutaj powchodzą po prostu. I będą sobie może tutaj siedziały. Jak będą chciały. A, damy im zabaweczki. Dużo im damy rzeczy. Będą miały tak przytulnie, nie? O wiele lepiej niż na wolności. To tylko ucieczki. Żeby uciekały. Nie, nie, one to będą miały dobrze. To jest szpula. A dajmy im gdzieś tu. Nie, tu. Bo ja sobie tutaj jeszcze pododaję na pewno jakieś roślinności. O, i tak, lodowy bloczek. Lodowy bloczek to możemy nawet tutaj sobie pozamieszczać w różnych miejscach. Tu. Ale będą miały dużo. A i dobrze, niech mają dużo. Jeszcze co, i tak musimy roślinek pododawać. Tak, to mamy. Co, jakieś wspinaczki by im się przydały, tak? A to ja może nie będę budować. Muszę sobie wstać. Aha, duże. Ojo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 j
tu. Więc w zasadzie, jak nadamy sobie gdzieś tu, to będą je fajnie lepiej widzieć. To ja sobie przesunę. A co ty tam wysyłasz? No, to damy sobie właśnie takie tutaj fajne rzeczy do wspinaczek. Tylko to sobie może przemieścimy gdzieś tu. O. Kurde, teraz tak żałuję, że to jest takie, wiecie, słabo, słabo. Teraz to mi się nie podoba. Kurde. Dobra, może... Nie no, widzą tutaj chyba, że pociągnę tutaj ścieżkę. Zaczekajcie, jedną taką. Może... Ale będę kombinować. Oj. Zasłonięte. Też. Oj, jejku, no. Może z tej strony. Też nie. Dobra. To chyba nie. Chyba jednak nie. Chyba jednak to nie wyjdzie. Chyba, że z innej strony, ale kurczę, no tutaj? Tylko tak, żeby wiecie, mogli sobie tylko zajrzeć do nich. Nie wiem, czy to ich nie będzie stresować. Nie mam pojęcia. Nie, nic z tego. O nie tak. Czekajcie, sobie coś wymyślimy, może... Jak ja kombinuję. A wy pewnie się nudzicie. Chciałabym wiedzieć, że tutaj ludzie nam mogli wejść troszeczkę i sobie pooglądać się z lepszej perspektywy.
by to jakoś się lepiej prezentowało tutaj. Przesadziłam. No i tutaj sobie zrobimy takie łączenie, nie? Przez co je tutaj mogli oglądać. Nie wiem. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo, wiecie, brzydko wyglądać. No i chyba nie jest najgorzej, tylko może ja bym tą ścieżkę jakoś inaczej, inny kolorek dała. Może drewniany nawet? Czy nie? Ścieżka pokryta korą. Albo tą ścieżkę z drewna, to może być ładne. Tak, żeby to tak aż w oczy nie było. O, chyba będzie lepiej. Tutaj się pasuje to tak w miarę. Ale wiecie co, tutaj to byśmy nawet takie barierki mogli dać. Ale czekajcie, proszę na podwyższeniu. O. O, będzie to ładnie. W miarę przyzwoicie. Żeby nikt nam niby nie zleciał. Kurczę, ja to tak powinnam robić w tych innych też. Tam gdzie indziej sobie takie podwyższenia dajemy. Też powinniśmy. Najwyżej to się na innym streamie pozmienia po prostu. Tak myślę. I jeszcze ciak. I tutaj też sobie polecimy. Przyjmijmy, że wiecie, robimy to dla dobra naszych gości, żeby im się krzywda czasem nie stała, bo się nie stanie. O, tutaj raczej wypadków nie mamy. Planet za żadnych możliwości. Oczywiście ja bym nie chciała, żeby tutaj były takie rzeczy. No, raczej. Ale cały czas mi czegoś tutaj brakuje, tak jakoś łyso. Łyso tu jest. Tutaj muszę więcej tych szpargłoków dać. Co my tutaj mamy? Co nie, tak lepiej. Też mi się tak wydaje. Że o wiele lepiej. No. I wiecie, oni sobie tutaj mogą postać, pooglądać. Mam nadzieję, że to nie będzie właśnie źle wpływało na nasze tutaj zwierzątka. Ja bym sobie te roślinki tutaj poddawała. Tylko chwilka. Nie mamy tutaj niczego włączonego. Dobra. Tak brakuje mi tak tutaj, wiecie, krzaczorów, roślinek i tym podobne, także sobie powsadzamy. Muszę się wtopi troszeczkę. O. Tak łyso. Łyso tu jest bardzo. Moim zdaniem. Sobie tutaj też podniesiemy. W ogóle musimy im termoregulator bodajże wsadzić, bo one mogą mieć tutaj problemy z temperaturą. To też musimy sobie zaraz ogarnąć. I w zasadzie tutaj też byśmy mogli im dać takie legowiska z liści. Tam było chyba z liści. O. I oni będą mogły sobie tutaj pod drzewem spać. Okej, okay. I tak, jak to na razie wygląda? No tak. Nie wiem. To mi się jakoś bardziej podoba. Ale co, z każdej strony mamy tutaj, tak? Z każdej strony nasi goście będą widzieć, czyli no niestety, ale lustra weneckiego nie będę niczym ozdabiać, bo byśmy zasłonili wszystko. Ale dobra, lecimy tutaj do wybiegu i dajmy im tak wodę, wodociągi. Gdzieś tutaj tak... O. Tu możemy dać. O, tutaj też będą miały fajnie. Tu. Nie, tu mi nie pasuje. Tu by mi pasowało, tylko kurde, a tu? Gdzieś? Też nie? Tu też się nie da.
A tutaj się da, to najwyżej sobie chyba jakieś ślinki postawimy. I co tutaj mamy? Platformę żywieniową na drzewie. Duża miejska na wodę. Tylko czy dosięgną nam pracownicy do tych platform? Nie wiem. O, tutaj możemy sobie na dole postawić. To sobie postawimy, bo ja nie mam pojęcia właśnie, w których miejscach nasi pracownicy dosięgną. Klimatyzator, grzejnik. Ile tu jest? Dobra, dajemy klimatyzator. Tu. Gdzieś tu. I gdzieś tu. Nie lewituje nic? Lewituje. Jejku, ja z tym lewitowaniem jest zawsze coś lewituje. Zawsze. O, dobra. I tak, ile one, jaką mają temperaturę, musimy sobie obczaić. I tak, od 2 do 29 to dajemy 20. Niech mają tutaj 20 stopni. Szkoda, że nie da się od razu, wiecie, zaznaczyć wszystkich na raz. I tutaj też 20. Widzicie, jak będą miały przyjemnie tutaj, nasze pandy? Gdzie by miały tak dobrze? Nigdzie. Jak u nas. Ten też lewituje, czy nie? Nie. No, będą miały fajnie. I teraz pytanie, co my tutaj jeszcze możemy dać z przyrody, bo wypadałoby to jednak jakoś tak bardziej, wiecie, przyozdobić. I w sumie ja bym poleciała może naokoło nawet takim kwiatkami. Jak one lubią te kwiatki, to możemy... Ja jego, ale będę tutaj maziać. Będę was torturować. Ale nie wiem, chyba znowu mnie faza wzięła na tutaj budowanie. Tylko tak, ja bym chciała to bliżej. O. Tak, że będziecie tutaj męczeni przeze mnie. Niestety. A, dobra, ale zobaczę, czy to w ogóle fajnie będzie wyglądać może z daleka. Nie wiem. Jak myślicie? Robić tak naokoło, czy nie? Czy to będzie w ogóle fajnie wyglądać? Chyba jednak nie będzie to fajnie wyglądać, mi się wydaje. Uff, chyba nie. Słabo. Jednak mi się nie podoba. A tutaj co my mamy? A... No, chyba nie. Chyba to nie wygląda tak ładnie jak w mojej głowie. Chyba jednak nie. Dobra, możemy sobie tutaj podawać takie krzaczurki. Będą miały ładnie. Bo no wiecie, niby trawy wysokiej to tak no... nie za bardzo. A... Ale na to nie krzyczą, także im tutaj na pewno wsadzamy dużo takich rzeczy. O, i tu możemy dać to. A ty marcypanowe, jak tam ci w ogóle granie w Planet Zoo idzie? Co już tam ciekawego wybudowałaś? Chciałabym w ogóle zobaczyć twoje prace. Co tam robisz ciekawego? Słabo. Serio? U mnie też szału nie ma. Aha. A wiesz co, ja olałam te samouczki. I pewnie mnóstwo rzeczy, które tam podają, to nie wiem o nich. Więc za niedługo jak ty lecisz na samouczkach, to pewnie będziesz mi doradzała. Na bank tak będzie. Coś, to tutaj jest tyle rzeczy jak... Ja bym chciała, wiecie, takie ładne, podwodne rzeczy robić i później jak ludzie sobie idą, żeby pod wodą widzieli, jak te wszystkie zwierzątka pływają, też bym chciała to sobie zrobić, tylko nie wiem, czy tutaj na Twitch, czy sama już, bo kurde, to już na pewno mnóstwo czasu zajmie, bo ja nie wiem, nie umiem, nie robiłam jeszcze takich rzeczy, a chcę się nauczyć i to by kozacko wyglądało przepięknie, na przykład takie pingwiny byśmy mogli zrobić, albo nie, nawet krokodyle, nie? I ja robiłam którymś to takie, robiłam, ale... Taki malutki widok był na to. Ale tak się namordowałam. Przy tym, żeby to tak fajnie wyglądało. Nie mam dodatku wodnego. A bo ja ci coś już powiedziałam ostatnio. Ty wiesz co. Nie będę tutaj mówić. O co chodzi. Nasze prywatne rozmowy. Wiecie co, tutaj jest tak pusto i mi się tutaj nie podoba, że jest tak pusto i nie wiem, co ja bym tutaj mogła dać. Co to jest? Nie, to takie brzydkie, to mi się nie podoba.
Co my tutaj możemy dać, kurczę, fajnego? Kiedyś ogarnę. Na ten... Kurde, no Black Friday to daleko, ho, ho, ho. Ale patrz na Steamie, bo często są fajne promocje. Jak już chcesz taki sposób. A nie taki, jak ja ci mówiłam. Nie. Nie, 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 tak nie. Ale te drzewka... Tutaj tam. Uwielbiam ten sposób na, wiecie, obniżenie drzewek i robienie z nich krzaczków. Kocham. To moja miłość. Tak ładnie kolorowo to będzie. W zasadzie też byśmy sobie tutaj obniżyli. Tak, żeby, wiecie, też nasz tutaj pracownik miał dojście jakby do naszych zwierzątek. I co my tutaj mamy? Mamy takie kamyczki. To te kamyczki też możemy sobie tutaj powsadzać tak ładnie. Moja psinka już wróciła z wojaży po mieszkaniu. Żeby ci odwiedzający widzieli przez te krzaki te paty. No to sobie tutaj pójdą. Po coś to mają. Dobra, co za dużo już? Dobra, to już przestaje. No. W takim razie co? Musimy sobie dać te wszystkie rzeczy edukacyjne i już sobie w ogóle zobaczymy, czy nie przesadziliśmy. Nie wiem, ale taką mam fazę na te krzaki. To nie brzmiało, ale naprawdę mam fazę do te krzaczki. Na to wszystko, żeby to tak, wiecie, dopiesić. Tak ładnie, nie jest tak pusto. No, podoba mi się wtedy tak. Dobrze jest. No, to fajnie. Cieszę się bardzo. No. Bo to wiecie, co najbardziej to w zasadzie wam się ma podobać. Ja to tylko tak, wiecie, chcę dla was, żeby, no... Żebyście ewentualnie, jak będziecie swoje tworzyć. Wiecie, później to wy będziecie mnie pomagać i mi mówić, co zrobić, jak zrobić, żeby fajnie wyglądało. No, tak, tak będzie. Dobrze, już, 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 już. Nie będzie z tego dzieci dzisiaj. Zanim one zaczną się tutaj ogarniać, to... Bo dla nowych osób tutaj przeważnie oglądamy porody. O Jezu, jak to brzmi. Oglądamy porody. No ale tak jest. Bo wiecie, niektóre porody to są takie mech, mech. A... Ale może koala będzie rodzić, haha. No, bo wiecie, niektóre porody to są tak przesłodkie. Dlaczego? Bo na przykład kangurki tak fajnie się rodzą, wiecie, tam z kieszonki wychodzą te maluszki, tak fajnie wygląda, bo niektóre to po prostu się tak pojawiają obok i w zasadzie to nic ciekawego nie ma. No, także dla nowych osób tak, tak to tutaj działa. Czekamy na porody. A chłopcy, którzy są tutaj na kanale, pytają się, Boże, co te baby mają z tymi porodami? No, ale tak jest, no. Panowie nie, chyba nie, nie, nie wiedzą, nie rozumieją tego, a to po prostu tak słodko wygląda. Tak. Dobra, tu sobie to damy. I tylko pytanie, czy wszędzie prąd dochodzi. Tam nie dochodzi prąd, tak, że będziemy musieli sobie uzdatnianie wody też będziemy musieli chyba sobie ogarnąć, bo nie jestem pewna, czy tutaj jakby wszystko będzie prawidłowo nam działać. I tak, dałabym jeszcze głośniki do edukacji, bo ostatnio zapominam o nich, a wiecie, też je trzeba dawać. Nie ma zmiłuj. O, i co? I wchodzi nam na to drugie. Także sobie troszeczkę zmniejszymy, skopiujemy sobie i damy, o, gdzieś w tym miejscu. I jeszcze tutaj, mówię wam, no ostatnimi czasy zapominam o nich, a one są też bardzo istotne tutaj. O, i tu. Dobra, ale musimy sobie tak. Nie automatycznie. Szkoda, że to automatycznie tak w miarę się nie ogarnia. I tylko zakres. Pamiętajcie, że ten zakres też jest ważny, żeby on nie one nie nachodziły na siebie, bo wtedy będą zakłócenia i będzie krzyczeć na czerwono nam wszystko. Tak. I tak samo tutaj lecimy. W ogóle są też te, wiecie, dla
Daj jeszcze puszki, wolne datki. Tak. Obowiązkowo musimy to dać. Już daję. I damy sobie myślę te zielone, bo zmieniłam kolorek. Cały czas te niebieskie, takie wiecie, zwykłe. A już tutaj skarboneczki lecą. Jeszcze sobie tylko te, wiecie, energię ogarniemy, uzdatnienie wody ogarniemy. Termoregulator chyba też powinniśmy tutaj dać. Kosze, żeby nam nie zaśmiecali, żebyśmy nie mieli tutaj z brudem problemów. Tak powiem. Z brudem. Ze śmieciami po prostu. A wiecie co, te kosze tam da na drugą stronę. Żeby to nie było tak, wiecie, wszystko po jednej. I tutaj też sobie polecimy to na drugą stronę. Na pewno będziemy musieli ławki dać, ale to może nawet nie dzisiaj już te ławeczki. I tak. Dobra, tutaj już mamy kosz. Co, no, powiedzcie, co, aha, musimy te uzdatnianie i tak dalej sobie ogarnąć. I tutaj myślę, że sobie będziemy ozdabiać krzaczkami, kominiami i tak dalej, ale to już myślę następnym razem. Tylko tak, no bo tu przeważnie, wiecie, tu przeważnie budujemy sobie właśnie te wybiegi, a ja już prywatnie tutaj sobie ozdabiam. No, tak przynajmniej staram się robić. Nie będę kłamać, staram się. No, i tak, co my tutaj mamy? Mamy, tylko tak, ja daję przeważnie transformator, bo on jakby ma, wiecie, większy zasięg, ale w sumie tutaj byśmy mogli dać nawet turbinę, bo tutaj już nam nie potrzeba i będą krzyczeć, będą nam ludzie krzyczeć tutaj, jak to damy. No, no ale trudno. Dajmy uzdatnianie wody, tak, obowiązkowo. Obowiązkowo trzeba dać. I jeszcze termoregulator też trzeba dać. Z tego co widzę, to nie dałam do naszych tutaj zwierzątek, także sobie gdzieś... Tak? Nie dałam? Nie. Gdzieś tutaj na środek, żeby zahaczyło o te trzy wybiegi. A później się to będzie ozdabiać. Tylko tak, teraz lecimy sobie terasy dla personelu i damy sobie zieloną... Aha, oj, ale ja to narobiłam. Tak, to sobie odwrócimy. Ale patrzcie jak fajnie, nie wyrzuca nas. Dałam router bliżej i jest lepiej, nie? Także fajnie jakby ta, chociaż no fajnie jakby ta przejściówka ogólnie przyszła, ale jak nie przyjdzie to wiecie, nie będzie dramatu. Teraz pytanie tak tutaj. Ojej, tak zrobimy. Ja sobie to tak połączę dziwacznie. Dziwacznie. O, no, połącz się. Jak przed chwilą było przez chwilę. O. Tak. I dajemy sobie długość na maksa. I teraz pytanie, w którą stronę. Ojej, uciekło. O, tutaj mamy. To lecimy w tą stronę. Będziemy to musieli ładnie sobie przyozdobić w któryś dzień. To na pewno. I tak, to z tym sobie polecimy w tą stronę. Tylko tak, to sobie odwrócimy. No, kliknij się ładnie. No, tak. I jeszcze raz trasy. I lecimy w tą stronę. Tutaj też pogrywamy sobie w inne gry, nie tylko właśnie Planet Zoo, Sims, ostatnio Planet Coaster sobie graliśmy, ale też jakieś tam przygotówki Tomb Raider, Wiedźmin też będzie, ale nie wiem kiedy, bo jakby na razie mi się ograł Wiedźmin rok temu, czy tam dwa, czy trzy lata temu, nie pamiętam kiedy przyszło, ale od razu jak wyszło to już tak grałam, że mi się ograł. Ja czekam, wiecie, na taki moment, kiedy znowu będę pałać miłością do Geralda z Rivii. Dobra. Tutaj na pewno będziemy musieli sobie światełka też poogarniać, ale to myślę następnym razem. Dobra, wszędzie nam się ładnie świeci. Świeci. Działają nam te rzeczy wszystkie. Tutaj też. Dobra, pójdźmy sobie teraz życie, że tak powiem. Co nasze pandy tutaj robią? Patrzcie jak się schowały. I ludzie nie mają jak je oglądać. Dobra, ta wyszła. Nie, ale za tą grafikę to... Jeju, to jest piękne. Uwielbiam, jak to tak ładnie wygląda. O, patrzcie, widzicie? Niby pandy nie potrzebują, dlatego róbcie sobie te oczka wodne, bo nawet zwierzątka, które niby nie potrzebują tam w opisie,
miejsc właśnie takich wodnych, to jednak sobie wchodzą i lubią. Znaczy lubią. Wchodzą, ważne, że wchodzą. I im się to podoba ostatnich miesięcy, wezwij dozorcę na wybieg. Ciekawe, co będzie robić. Pewnie nic. Będzie siedzieć i nic nie robić. No. A może by tak tego streama po prostu użyć? Nie, ja chyba... Jak mi... Kurczę, nie, bo co... Tak, tyle... No, świetne są. Uwielbiam. Tak, przez chwilę myślałam, czy tego streama nie wrzucić na YouTube. Nie, ja po prostu to skrócę wszystko i... No, tak będzie lepiej. 5+. Ach, dziękuję, dziękuję. Cieszę się bardzo, że się podoba. Bo... No, ale wiecie co, to tak... Kurde, pusto mi. Wiecie, dzisiaj rano robiłam tutaj dla naszych koal. I tutaj jest tego dużo więcej. I tak się zastanawiam. Może jakieś kwiatuszki jeszcze tutaj dać? Jeju. Ja też wiem, no kurczę, nie chcę też przesadzić, ale tak jakoś pusto. Ej, gdzie, wiesz co? Nie pójdę za ciebie na streama, jak tego będziesz pisać. Popraw to. Popraw. Popraw. Czekam. Nie, no, żartuję, śmieję się. Przecież nie musi się każdemu podobać. No, 3. Nie musi się każdemu podobać. To jest. Dobra. A co tyle w sumie? Chociaż tak nie. Pusto. Jeszcze. Chcę jeszcze. Za chwilę kończymy. Za chwilę. Pokaż pandę, gdzie chodzi. Masz. Ej, w sumie zdjęcia powinniśmy zrobić, nie? Ale ciemno jest. Będę musiała czekać właśnie, aż się rozjaśni tak ładnie, żeby sobie zdjęcie pyknąć. No. Ładna pantka, ładna. W ogóle przypisaliśmy tutaj dozorców? Chyba tak. Chyba wszyscy są przypisani. Mhm. Muszę się sprzątać, tak, że są przypisani. No. A gdzie jest ta druga? Kurde, chyba przegięłam z tą wielkością jednak. Tak, tu. Patrzcie, jak pływa. Patrzcie, mówiłam, że będzie pływać. Mówiłam. No i pływa. Nauczyła się pływać. No. Czemu się powtarzasz z tym 3? Dobrze, no. Następnym razem będzie lepiej. Jezu, człowiek się tak stara. Tak się stara, a i tak nie dogodzi, no. Pokaż całe zo. Dobra. Ale patrzcie, zaczekajcie, na drzewko wchodzi? Nie, myślałam, że na drzewo, dobra. To tak, i to zo, to tak w ogóle wszyscy razem tutaj budowaliśmy, tak? Dla nowych osóbek, także wszystko jakby od samego początku, zaczekajcie, to jest początek. Na właśnie streamach tutaj na Twitchu czasem się tak zdarzyło, że sama sobie coś ogarnęłam na szybko. Także tak, tu jest wejście i tutaj dałam taki efekt specjalny, wiecie, dym, że niby wow, nie, co się dzieje. Wchodzisz dym i nie wiesz. Tutaj mamy wejście dla personelu. No, tutaj mamy takie miejsce właśnie ze sklepikami, gdzie widzicie, że jest mnóstwo ludzi. A że oni, bo strasznie ludzie marudzą na to, że wiecie, nie ma dachów nigdzie i jak pada, nie mają się ich schować i że muszą dokupować sobie parasole, to tutaj stwierdziłam, że zrobimy sobie taki daszek, żeby nie marudzili. Także tak, tutaj jest właśnie takie centrum ze sklepami, że tak powiem. Tak, a dzisiaj rano właśnie tutaj sobie to ozdabiałam, tą ścieżkę. To można sobie ściągnąć ze Steamworka, oni z tego nie korzystają, ale tak bardziej ozdobnie, że niby wiecie, jest taki plac zabaw. Kurczę, wiecie co, ja to może... Co mi nie mówicie, że ja już znowu bankrutować za chwilę będę? Ojojoj. Dobra. Rośnie do góry, także jest dobrze, nie jest źle. Lew zachodni ma... Dobra, a potem... I tak, tutaj sobie zrobiliśmy ścieżkę, ale może lecimy główną. Główną drużką polecimy.
Minus 3000, o Boże, słabo mi. Tyle walczyłam o te pieniądze. Ja, zaczekajcie, może ja cenę podniosę. Nie, nie podnoszę ceny. Nie. Nie. Koniec z tym. I tak, tutaj mamy... Ojejku, muszę tutaj, wiecie, te latarnie... latarnie tak dawać. Tutaj mamy znowu wejście dla pracowników z tej strony, do tych budynków. Musimy sobie w ogóle ozdobić te budyneczki. Tutaj wybudowaliśmy sobie takie miejsce na ekspozycję, tylko zaczekajcie, jak ja tutaj wjadę. Bo nie jest zawsze tak, wiecie, łatwo, prosto i tak dalej. I tutaj jakby budowę tego miejsca też macie na YouTubie, taki szybciutki speed build. Wszystko jest pokazane. O, i widzicie, tutaj musimy w ogóle... Ja zapomniałam, że my mamy ekspozycję, nie? Do zwierzątka nie wsadzone do niektórych ekspozycji. Także tutaj to się prezentuje właśnie w taki sposób. Zapraszam na YouTube. Bo chyba już tego nie ma tutaj na Twitchu. Tak mi się wydaje, że już jakby, wiecie, to nagranie, co tutaj robiliśmy, to już chyba wygasło wszystko. W sumie tutaj będziemy można jeszcze doogarniać to miejsce. No ale tak to wygląda. I lecimy dalej. Patrzcie, już mi FPS-y skaczą, także jeśli się wam zacina, to nie z powodu internetu, tylko z powodu gry, że jest tutaj właśnie tyle rzeczy. Tak, te rzeczy, takie dodatki też możecie sobie właśnie ze Steamworka pobierać i to wystarczy, że się zalogujecie na Steama, wejdziecie na grę z Planet Zoo i po prostu tam sobie, wiecie, wchodzicie w różne ekspozycje, w różne, przeróżne budynki, dajecie subskrybuj i wtedy po prostu wchodzicie sobie na grę i od razu już wam one się wyświetlają, więc to też jest bardzo fajne. Słaby laptop. Wiesz, nie jest słaby. Jejku, ale ty mnie dzisiaj hejtujesz tutaj. Ja nie jestem przygotowana na takie rzeczy. Dobra, tutaj mamy żyrafki. Nasze żyrafki. Jest trochę ich sporo z tego, co widzę. Będzie trzeba tutaj też się tym zająć. I tak, ja wiem, że ja monotematycznie buduję i musicie mi to wybaczyć, ale ja się szkolę, uczę się i będzie coraz lepiej. Taki jest plan. No, dobrze. Bo ja nie jestem na hejt przygotowana, przestań. Nie, będzie. Ale dobra, kurczę, jak to wam pokazać lepiej? Może przejdźmy w tą stronę, pójdziemy. I tak, może z lotu ptaka wam pokażę, bo tutaj zrobiłam takie przejście właśnie nad, żeby tutaj nasze rozmnażanie wsobne. Dobra, ja zatrzymuję czas. Bo ja nie chcę wsobnych, bo jeśli wam macie właśnie to rozmnażanie wsobne, to macie złe geny. Mogą być brzydkie geny u zwierzątek, a wsobne to, wiecie, brat z siostrą i tak dalej. No, nieważne. Dobra, mamy tutaj takie przejście nad tymi właśnie tutaj wybiegami, żeby nasi zwiedzający mogli je właśnie też z góry oglądać. I tak, tutaj mamy słoniki. Słoniątka, które nie chcą nam się rozmnażać za bardzo. Ogólnie ze słoniami jest troszeczkę ciężej. No, leć. I tak, tutaj nasz wybieg monotematyczny, jak to zwykle. Jezu, muszę to pozmieniać. Muszę zmienić jakoś swój styl budowy, bo naprawdę, ale przynajmniej jest jednolicie, nie? Widać, że to ja robię. I tak, co my tutaj mamy? Jak to się to zwierzątko nazywało, bo zapomniałam. Jest to bizon. Zapominam słowa. I to też macie na YouTubie, także fajnie. Myślę, że fajnie. I patrzcie, ile nam bizonków tutaj się ogarnęło. Nie wiem, czy tutaj nie jest ich za dużo. Jakieś komunikaty nam nie przychodziły. One bardzo lubią też takie śnieżne otoczenia, więc tutaj mają troszeczkę taką strefę chłodniejszą, tutaj mają strefę cieplejszą, więc też tak fajnie się to, wiecie, dogadzamy naszym zwierzątkom. Tak, kolejne. Lwy. Przejdźmy tutaj do lwów. Ojojoj. I tak, jeśli chodzi o zarobki. To będzie bardzo brzydko brzmieć, ale jeśli chodzi o zarobki, czy właśnie listki. Listki dostajemy wtedy, kiedy logujemy się codziennie do gry. Za pierwsze logowanie dostajemy 10 tam listków. I jakby za te listki możemy sobie bardzo fajne zwierzątka. Niektóre zwierzęta są tylko... Wiecie, za listki właśnie. I jakby za lwy dużo listków się dostaje, za lwy dużo pieniążków się dostaje, tym bardziej jeśli są one właśnie, jeśli mają one bardzo dobre geny, to też jest super.
Alwy już się na potęgę rozmnażają, więc nawet gdybyśmy chcieli je wszystkie trzymać, to nie damy rady, musimy się ich, tak w cudzysłowie, pozbyć, sprzedać do innego zoo, wypuścić na wolność. I właśnie jak wypuszczamy lwy na wolność, dostajemy listki. Jeśli sprzedajemy do zoo, dostajemy pieniążki. I tak, przejdźmy sobie, dobra, będziemy szli do przodu, myślę. I tak, tutaj mamy, tutaj znowu mamy przejście dla personelu. Bo tak, jeśli dajemy sobie budynki dla personelu, to ludzie nam krzyczą, że jest brzydko i niefajnie i że to źle na nie wpływa. Tutaj mamy nasze hipcie, też są prześliczne. Wybaczcie mi, że daję na stopie, ale po prostu tutaj wywala tyle komunikatów, że ja się boję, nie chcę wsobnego, nie chcę takich rzeczy mieć. Albo dobra, na chwilę, bo tu są fajne efekty specjalne. Właśnie możemy sobie takie różne, przeróżne efekty specjalne dawać, jak dym, nie dym, no naprawdę jest tego mnóstwo, przeogrom. Także to też jest mega, mega fajne. Tutaj, tak, moje dzieło. Jakie dzieło. Ale no próbuję sobie tam, wiecie, pobudować sama, ale to tak nieciekawie to wychodzi. Jak już zauważyliście, mam fan na te oczka wodne, na nierówności terenu, bo wydaje mi się, że to tak całkiem fajnie wygląda. No. Mam minus 6 tysięcy, zatrzymuję czas, bo później jak znowu mi dowali tyle pieniążków, to no, nie będzie dobrze. Tak, tutaj mamy fontannę, takie miejsce, wiecie, postoju dla naszych zwiedzających, żeby sobie odpoczęli. Różne tutaj właśnie maszyny, gdzie możemy sobie jedzonko kupić, czy też napoje. I tutaj również są te wszystkie rzeczy edukacyjne, bo tutaj edukacja musi być na najwyższym poziomie. Tutaj, wiecie, to musi być tak przeozdobione z tego względu, że to źle wpływa na ludzi. To jest, nie wiem, termostat, nie pamiętam, termoregulator? Nie, to chyba będzie z prądem związane. No. I lecimy tutaj. Tutaj ostatnimi czasy robiliśmy, ale tutaj jeszcze to nie jest dokończone absolutnie, bo to wiecznie nam pieniędzy brakowało. Tutaj są sklepiki, tutaj mamy renifery. Z reniferów nie wstawiłam na YouTube, więc no, chyba. Nie. Albo wstawiłam? Wstawiłam? Teraz już nie wiem. Nie. Nie pamiętam. Jezu, ale wstyd. No, ale tak, mamy tutaj nasze renifery. Czemu nie mogę kliknąć? Zaczekajcie. Są przepiękne, są przekozackie tutaj te zwierzątka. Ta grafika jest... szczos. I też właśnie pewnego czasu zaczęłam mieć fan na te wszystkie wodospady, tyle że tutaj zrobiłam sama taki. Może nie jest on jakiś cudowny, ale wiecie, one sobie tutaj wchodzą, leżą sobie, odpoczywają. Ojoj, dorosły jest. Za niedługo umrze. Czekajcie, no, patrzcie, śmierć już niedaleko. No. I tak, tutaj będziemy jakby, nasze zoo będzie tutaj kontynuowane, tylko jeszcze nie wiem, jakie zwierzątka. Myślałam tutaj o pingwinach, ale ostatnio jak budowaliśmy pingwiny, to raczej wybieg dla pingwinów, to ja wymiękłam. No, nie wyczuł to. A to, moi drodzy, tego ja nie budowałam, ja tutaj tylko sobie niektóre rzeczy pododawałam. To jest ściągnięte z gry, po prostu z gry, tak. Bo czasem są właśnie wybiegi gotowe z gry, ja nie wiedziałam jak tutaj ogarnąć sobie, bo próbowałam sama poogarniać jakby wybieg dla naszych tutaj foczek. Gdzie są foczki? O, tu jest jedna foczka. O. Dla naszych foczek i jakby no mi nie wyszło i też mieliśmy w sumie zrobić jakieś takie większe, bo to jest malutkie, to jest malutkie, to będzie trzeba dużo większe ogarnąć. No i dobra, przechodzimy sobie tutaj. No to tą część to już tak mniej więcej znacie, bo tutaj z tej strony właśnie budowaliśmy. Ale... ja cię kręcę, co to się stało? Jezus Maria, ile tego jest? O Jezus! Dobra, do centrum handlowego. Jezus Maria, ale żem teraz. Stop. Dobra. Ej, marcepanowa, nie śmiej się. Sama jesteś zszokowana. Tak. No. To są pantki rude. No. I to też budowaliśmy tutaj na Twitchu. A tak, jak teraz tak patrzę na to, to tak trochę biednie to wygląda, ale... Ile ich tu jest? O matko. No. No.
Dobra, idziemy na drugą stronę. Tutaj mamy kangurki. I co wam mówiłam, że kangurki pięknie rodzą. Mam minus 10 tysięcy. O nie, nie, nie. Ale są piękne. Piękne są kangury. No. O matko, no. Aż zamilkłam. Się zdziwiłam. Dobra, pan Kadro da wkrótce rozmnożenie wsobne. Zatrzymuje czas. Tak, i tak wygląda nasz wybieg kangurów. Też tutaj widzicie, zrobiłam sobie taki podeścig właśnie, żeby nasi tutaj zwiedzający mogli sobie wejść i poglądać tak bardziej z góry i też mają tutaj dookoła. Tylko widzicie, tutaj zrobiłam inaczej. Tutaj mam na takich, nie wiem, platformach, bym powiedziała, i to już tak przez, wiecie, przejadło mi się. Jakby przestało mi się to tak podobać, dlatego tam dzisiaj zrobiliśmy troszeczkę inaczej. Tak, tutaj mamy lemury. I tutaj już, kurczę, jakoś te mniejsze wybiegi mi się bardziej podobają niż te ogromne, bo jest takie, wiecie, jest dużo, dużo więcej rzeczy. Jakby to, wydaje mi się, że to fajniej wygląda. Gdzie jest jakiś lemur, żebyśmy to mogli obejrzeć? Zaraz, lemurki są takie malusie i ich tak nie widać. Aha, bo tu się schował jeden. Tu się schował drugi. O, jest. Zaczekajcie, włączymy na chwilę. Najwyżej sobie będziemy później radzić z pieniążkami. On oczywiście lewituje nad wodą. Jak żeby inaczej, bo wiecie, czary mary, hokus pokus i lemury umieją lewitować, chodzić po wodzie. No. Tak potrafią. W tej grze potrafią. No. Także też są mega fajne i to jest świetne, że właśnie nasi tutaj zwiedzający mogą do nich wejść. Lemurki sobie chodzą po tych ścieżkach i to jest prze genialne, jak dla mnie. No, jest to świetne. I tutaj w zasadzie będziemy mogli te skarbonki też pozmienić na zielone i może koszy nawet na zielone. Ja sobie będę musiała to dopracować. No i tak, tutaj wchodzimy do naszych tutaj koali, które dzisiaj rano budowałam. I już filmik macie na kanale, tak jak wam wcześniej wspomniałam. Nie będę się już tutaj tym rozwodzić, ale są genialne też. I nie wiem, kiedy będą tutaj, wiecie, mieć potomstwo. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się ogarną i zaczną działać, żeby były malutkie. Bo jakby o koale jest bardzo ciężko w sklepie. Wiecie, żeby sobie dokupić koale jest bardzo ciężko, także będziemy musieli o nie naprawdę szczególnie dbać. No. Urozmaiceń macie mało. Ale to dobra, później sobie ogarniemy. Bo jakby były, wiecie, robione badania. I tutaj właśnie zrobiłam sobie troszeczkę inaczej tutaj te bariery. Bardzo mi się podoba. No, ale skromna jestem. A nie, serio. No, jak na razie mi się najbardziej kurczę dla tych koali podobają. No. Dobra, no i co? I jesteśmy tutaj już przy naszych... przy naszym dzisiejszym wybiegu. No, właśnie kurczę, te koale to mi tak się bardziej podobają. Ale tutaj też, pantki też mi się podobają. W sumie fajnie wyszły. No. Także tak to wygląda. Także opowiedziałam wam o całym zoo. Jest ono coraz większe, jakby tutaj miejsca na budowę mamy jeszcze ho, ho, ho i jeszcze trochę, bo jakby widzicie, tu jest taka siateczka, nie wiem, czy to widać dobrze w podglądzie, ale tu się kończy? Tu, zaczekajcie. O, widzicie tą białą kreskę? No, to można mieć takie potężne zoo. Ja nie wiem, czy mój laptop wytrzyma, najwyżej będziemy obniżać, wiecie, jakość po prostu. No. No, właśnie też mi się, kurczę, podoba to dla koali. Najbardziej. Chyba powinnam o 6 rano wchodzić na Twitch, nie? Tutaj? Żeby więcej takich rzeczy wychodziło, ale ja, nie, ja chyba bym nie dała rady codziennie, tak. Nie, po prostu czułam, że ja was troszeczkę zaniedbałam tutaj z Planet Zoo i dzisiaj rano mnie naszło tak bardzo, bardzo, żeby tutaj działać. No. Poka, co robi ta koala. Proszę, proszę. Nie ma za co. Zawsze do usług. Ale która ta, czy która? Która koala? Czy ta druga? Kurczę, tutaj jest właśnie ten problem, że nie mogę przez to, że dałam... O, poziom czystości. Oha, obojętna. Ja sobie szukam tej drugiej. Tu jest jedna, a tu druga. O, ta będzie fajna. Bo się wspina. Patrzcie, jak to śmierdzi. Ojojojoj. A czy to tak ma śmierdzieć? To chyba nie ma, nie powinno tak śmierdzieć. To chyba jest zepsute. O nie, co za dozorca. Chodź tu. Ogarnij to.
No, fajnie wchodzi. Przepraszam, bo się przejęłam teraz. Stan barier wezwij technika. Patrzcie, opierdzielają się nam tutaj pracownicy. Dobra. O. No. Nieładnie, bardzo nieładnie się zachowują nasi pracownicy. Mam nadzieję, że to przyjdą i to ogarną. No. O. Także tak nasza kochalka wygląda. No siedzi biedna w tym smrodku. No właśnie, no uciekaj stąd. Kiedy nam tutaj jakiś pracownik przyjdzie? O, leci. Ogarniesz to, gościu? No. Ogarną. Wiecie co, no wstydziłby się, naprawdę. Jak tak można? Powinnam go zwolnić. Nie no, pouczenie dostanie. No. Dostał pouczenie. No. Po premii, dokładnie, po premii. Trzeba mu uciąć kasiurkę. No. Nie no, ogólnie byśmy musieli sobie tutaj, wiecie co, ogarnąć. To co zawsze mówię, strefy. Strefy. A ja ze strefami jestem w czarnej D. No. Nie, wiecie co, jak tak patrzę, to w sumie nie jest najgorzej tutaj. No. Patrzcie na klimat, za tylko sobie siedzi, nie? Podoba jej się. Ciekawe, kiedy będą mieli małe. Dobra, no to kochani, chyba skończymy na dzisiaj. Niech się podrapie, popatrzmy jak się drapie. Będziemy patrzeć, jak się drapie. No. Dobra, kochani, to byłoby na tyle na dzisiaj. Myślę, że zobaczymy się za niedługo. Mam nadzieję, że no fajnie byłoby jakby jutro, pojutrze, bo jest weekend. Wiem, że pewnie może wy nie będziecie mieli co robić i zajrzycie tutaj wieczorkiem. Także co? Co nie? Co nie? Bardzo panowa, ja tutaj się zaczęłam żegnać. No. Będziecie? To fajnie. No, to jutro... Pomyślcie w ogóle, jakie mogliśmy sobie zwierzątko ogarnąć. Mniej więcej wiecie, co mamy. Tak, że będę czekała jutro na wasze pomysły. I wieczorkiem się spotykamy i wiecie. Będziemy grać, będziemy budować kolejny wybieg. Może będziecie mieli jakieś genialne pomysły, co byśmy mogli tutaj zmienić, coś dodać. Wilki. No to wy się zastanówcie, jutro mi dacie znać i zrobimy głosowanie. Wiecie, żeby było uczciwie, żeby nie było. No, dobra.